Cześć, z tej strony Mikołaj Marcelo. Pracuję na Uniwersytecie Śląskim. Na co dzień uczę studentów sztuki pisania, a niebawem także twórczego pisania i marketingu wydawniczego, jak pisać książki. Łączę teorię z praktyką. Jestem autorem m.in. dwóch wegi kryminałów dla dzieci w każdym wieku o bestsellerze oraz bestsellerowego poradnika dla rodziców, jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. A co zrobić, żeby studiowanie miało sens, jak nie spieprzyć sobie życia niewłaściwym wyborem kierunku studiów? Spokojnie, nieważne co wybierzecie, o wiele ważniejsze będzie to, jak podejdziecie do studiowania i co będziecie chcieli osiągnąć dzięki niemu. Żeby zrozumieć to, czym dzisiaj są studia, musimy najpierw się zastanowić nad tym, jak wygląda nasz świat. A on się błyskawicznie zmienia pod bardzo wieloma względami. Przede wszystkim wpływa na niego technologia, nowe media, ale też zmienia się pod kątem społecznym, kulturowym, gospodarczym, właściwie pod każdym względem. Jeszcze całkiem niedawno świat wyglądał zupełnie inaczej. Inna też była funkcja nauki, inna była funkcja studiowania. Ponieważ był trudny dostęp do informacji, chodziliście do szkoły, żeby dowiedzieć się, jak funkcjonuje świat, jakie nim rządzą prawa, jak żyją ludzie. Potem szli się na studia, żeby rozwinąć tą wiedzę, żeby już ukierunkować się, zdobyć umiejętności, kompetencje, wiedzę, które będą niezbędne w zawodzie, o którym marzycie. I potem właściwie zaczynali się życie zawodowe i z dużym prawdopodobieństwem mogliście liczyć na to, że będziecie pracować przez całe życie w jednym zawodzie, na jednym etacie. Tak pewnie było jeszcze w przypadku waszych rodziców, moich rodziców. Ale już wśród moich kolegów to wygląda trochę inaczej, a już na pewno będzie to wyglądało inaczej w waszym przypadku. Jak to w takim razie teraz wygląda? Kiedyś przez 18, może 24 lata uczyliśmy się i to był okres nauki, który albo kończył się maturą, albo kończył się obroną pracy magisterskiej. Potem wchodziliśmy na rynek pracy i pracowaliśmy. Dzisiaj właściwie uczymy się po to, żeby pracować, ale pracujemy po to, żeby się uczyć. Te zmiany błyskawiczne, o których wspominałem na początku, sprawiają, że ani szkoła, ani uniwersytet nie nadążają za światem. Natomiast później, kiedy zaczynacie już pracę zarobkową, też musicie cały czas reagować na te zmiany i uczyć się nowych rzeczy. Studia więc nie tyle są po to, aby zdobywać wiedzę. Oczywiście możecie w trakcie studiów zdobyć niezwykłą i wyjątkową wiedzę. Możecie poznać świetnych nauczycieli, którzy pomogą wam ją przyswoić, wyjaśnią wam rzeczy, które są dla was niejasne. Ale to właściwie dzisiaj nie powinien być cel studiowania. Na pewno studiowania, bo szkoła rządzi się też trochę innymi prawami i edukacja na wcześniejszych etapach ma inne cele. Dzisiaj natomiast studiowanie i wybór kierunku studiów nie jest na tyle istotny, na ile istotne jest to, jak studiujecie i co dzięki studiowaniu chcecie osiągnąć, zdobyć, poznać. Specjaliści od rynku pracy i futurolodzy przewidują, że właściwie w tym momencie, przy takim dostępie wiedzy, jaki macie, a więc w waszych smartfonach macie nieustanny dostęp do internetu, w Google znajdziecie właściwie wszystko i jeśli ktoś z was zadałby mi pytanie, to z dużym prawdopodobieństwem moglibyście mnie zagiąć, ponieważ ja nie mam takiej wiedzy, jaką ma Google, tak? Nie jestem skarbnicą tak dużej ilości informacji. I właściwie każdego możecie zagiąć w każdej dziedzinie, mając w kieszeni smartfona, mając dostęp do internetu, mając pod ręką tablet czy komputer. Macie też dostęp do rozmaitych kanałów na YouTubie, na których możecie zgłębiać interesujące was zagadnienia naukowe. Macie dostęp do platform streamingowych, takich jak Netflix czy HBO, gdzie też możecie rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę. A więc uniwersytet nie jest już dzisiaj taką przestrzenią, która przede wszystkim powinna być ukierunkowana na przekazywanie wiedzy. Nie powinien się też traktować studia jako takiego miejsca czy takiej przestrzeni, do której przychodzicie głównie po to, żeby właśnie otrzymać jakąś wiedzę. Zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj, kiedy raczej rynek pracy będzie wymagał od was właśnie nie wiedzy, kompetencji czy umiejętności określonych, ale raczej podstawowych umiejętności, takich jak o tym pisze Yuval Noah Harari w 21 lekcjach na XXI wiek, takich umiejętności podstawowych jak kreatywne i krytyczne myślenie, kooperacja i komunikacja. Warto więc wybrać kierunek studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
ale potem na studiach nastawić się na to, że nie przychodzimy po to, żeby tylko otrzymywać i żeby słuchać i pobierać lekcje, ale przychodzimy po to, żeby czynnie uczestniczyć w życiu naukowym. Jeśli popatrzycie na etymologię słowa studia, to z jednej strony oczywiście pobrzmiewa tam badanie i nauka, ale z drugiej strony jest także gorliwość, entuzjazm i oddanie sprawie. Żeby należycie korzystać ze studiów, powinniście być zainteresowani, pochłonięci danym tematem, zagadnieniem, kierunkiem i chcieć jak najwięcej się dowiedzieć, wykazywać się aktywną postawą i no właśnie, rozwijać te cztery podstawowe umiejętności, bo z jednej strony dzięki temu zdobędziecie dużo więcej z samych studiów, ale z drugiej strony też rozwiniecie się. Będziecie mieli szansę konfrontować swoje przekonania, swoje poglądy na rzeczywistość z ludźmi o zupełnie innym spojrzeniu, zupełnie innej perspektywie, dochodzić do jakiegoś kompromisu, może prowadzić dialog, może razem współpracować i odkrywać zupełnie niesamowite rzeczy, których do tej pory nikt inny nie odkrył. Z drugiej strony będziecie mieli okazję rozwijania zdolności komunikacyjnych. Bierzcie aktywny udział w zajęciach, rozmawiajcie, kłóćcie się, prowadźcie spory. Uniwersytet jest dzisiaj pewnie taką najlepszą przestrzenią do tego właśnie, żeby uczyć się, jak prowadzić spór, jak dobierać argumenty, jak próbować dojść do wspólnego zdania, a może właśnie przekonywać innych do swoich racji. To jest bezpieczna przestrzeń do tego typu działalności, która świetnie przygotowuje na późniejsze życie, a niestety obecny kształt edukacji sprawia, że bardzo często na poprzednich etapach nie było na to czasu, nie mieliście możliwości, no właśnie, podyskutowania, może przeprowadzenia jakiejś debaty, jakiegoś sporu i poznania, w jaki sposób konstruować argumenty. No i w końcu kreatywne i krytyczne myślenie. Uniwersytet jest na pewno przestrzenią, w której krytyczne myślenie ma bardzo ważne miejsce i właściwie bardzo wiele spotkań na uniwersytecie jest poświęconych temu, żeby rozwijać w sobie zdolność krytycznego myślenia. Z drugiej strony uniwersytet jest też taką przestrzenią, w której absolutnie nie myślimy w kluczu. Coś, do czego byliście pewnie przyzwyczajeni i zwłaszcza dało to o sobie znać na lekcjach języka polskiego, kiedy przygotowywaliście się do matury i było to takie myślenie w kluczu, próba wpisania się w odpowiedź, której oczekuje od nas egzaminator, czy może czasami na zajęciach nauczyciel. Na uniwersytecie raczej po pierwsze stawiamy na to, aby przedstawiać własny pogląd na daną sprawę, rozwijać własne zdanie. Z drugiej strony, aby szukać kreatywnych odpowiedzi, aby szukać takich ścieżek, którym nikt do tej pory nie podążał. Znacznie ważniejsze na uniwersytecie jest zadawanie pytań niż stawianie odpowiedzi, szukanie właśnie swojej drogi, tego, co nas tak naprawdę interesuje, zgłębianie tego zagadnienia, a potem rozwijanie w swojej pracy badawczej czy w pracy artystycznej. To kreatywne myślenie jest dla mnie szczególnie istotne, ponieważ prowadzę między innymi warsztaty kreatywności pisarskiej na sztuce pisania. Prowadzę różne przedmioty, które są związane z kreatywnym, innowacyjnym podejściem do rozmaitych zagadnień. I bardzo się cieszę, że uniwersytet z jednej strony mi pozwala na prowadzenie takich zajęć, a z drugiej strony pozwala studentom rozwijać te zdolności, bo jak pewnie wiecie i też jak pouczają nas specjaliści od rynku pracy i futurolodzy, to kreatywne myślenie, innowacyjne myślenie, zdolność do patrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy będzie bardzo potrzebna i właściwie będzie na wagę złota w najbliższym czasie. To też taka może informacja, która pocieszy wszystkich, którzy myślą o humanistycznych kierunkach, a nie do końca są przekonani, czy powinni je wybrać, ponieważ wiemy, jaką prasę ma humanistyka. Wydaje się, że jeśli ktoś skończy kierunek humanistyczny, to z dużym prawdopodobieństwem trafi na bezrobocie, ale nic bardziej mylnego. Mark Cuban, multimilioner amerykański, między innymi właściciel klubu NBA Dallas Mavericks, twierdzi, że to właśnie humaniści, ludzie związani ze sztuką, co was pewnie zdziwi, mają przed sobą świetlaną przyszłość. Dlaczego? Bo żyjemy też w takim świecie, w którym te zmiany technologiczne, o których wspominałem, są związane z automatyzacją, z robotyką,
z rozwojem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Rozwijamy rozmaite algorytmy, które pomagają nam w przetwarzaniu danych, w analizie danych. Ale no właśnie, o wiele istotniejsze dzisiaj staje się interpretacja. Z jednej strony staje się interpretacja danych, a z drugiej strony zdolność do syntezy rozmaitych informacji i tworzenia zupełnie nowej jakości. Humaniści, ze względu na to, jak wyglądają rozmaite studia humanistyczne i też twórcy, osoby związane ze sztuką, mają szczególne zdolności w tym względzie. I na pewno w niedługim czasie będą bardzo poszukiwane na rynku pracy. Zresztą widzę to już po sobie. Jestem człowiekiem, który skończył filologię polską i filozofię na międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, które obecnie funkcjonują jako kolegium indywidualnych studiów międzyobszarowych. I pewnie dla wielu z Was, ale też pewnie dla Waszych rodziców, takie kierunki studiów i takie wykształcenie oznaczałyby, że będę miał problem z odnalezieniem się na rynku pracy, że będę człowiekiem skazanym na porażkę, a tu nic bardziej mylnego. Z jednej strony bardzo się cieszę, że pracuję na uniwersytecie, że mogę uczyć studentów, że mogę brać udział w bardzo wielu projektach edukacyjnych, rozwijać nowe kierunki studiów. A z drugiej strony, że odnajduję się na rynku jako autor powieści, poradników, jako człowiek, który wykonuje bardzo dużo kreatywnych zadań i nieustannie właśnie co roku podejmuje się nowych wyzwań i nowych projektów. I jestem na pewno człowiekiem niezwykle szczęśliwym, który czuje, że realizuje swój potencjał, ale też mogę to robić między innymi dlatego, że odkryłem swoje mocne strony i rozwinąłem swój potencjał właśnie dzięki studiom. Ja właściwie zawsze kierowałem się takim przekonaniem, że należy robić w życiu to, co przynosi nam radość, to, co wzbudza w nas entuzjazm, co nas ciekawi. Po latach okazało się, że to było bardzo mądre, ponieważ nasz mózg uczy się tylko i wyłącznie tego, co go ciekawi. I jeśli kierujemy się entuzjazmem, to z dużym prawdopodobieństwem z jednej strony szybko uczymy się nowych rzeczy, a z drugiej strony stajemy się kompetentni w tym, czym się zajmujemy. I ja pomimo tego, że studiowałem na początku swojej przygody na uniwersytecie psychologię, ponieważ bardzo chciałem zgłębić to, co nami kieruje jako ludźmi, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne wybory, dlaczego nasza kultura funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Studiowałem psychologię, ale porzuciłem ten kierunek po pierwszym roku, bo nie do końca czułem, że to jest to. Wybrałem filologię polską, na niej nauczyłem się bardzo wielu niezwykłych rzeczy. Rozwinąłem swoje zdolności pisarskie, rozwinąłem swoje zdolności do właśnie interpretacji, do analizy rzeczywistości, do czytania rozmaitych zjawisk. Dowiedziałem się bardzo dużo paradoksalnie z zakresu polityki, gospodarki, tego, jakie prawa rządzą naszą rzeczywistością. I to wszystko wykorzystuję z jednej strony właśnie jako nauczyciel akademicki, jako osoba, która funkcjonuje w bardzo wielu obiegach na rynku pracy, a z drugiej strony jako autor książek zarówno fikcyjnych, jak i poradników czy książek naukowych. I studia, też to, co dzisiaj jest istotne, uczą nas przede wszystkim tego, jak się uczyć. Jeśli będziecie w przyszłości potrzebować jakiejkolwiek rzeczy, to właśnie tego. Zdolności do uczenia się, oduczenia się starych przekonań, starych wizji, starych faktów i uczenia się na nowo zgodnie z tym, co zostało odkryte, z tym, w jaki sposób funkcjonuje świat. Uczenie się na uniwersytecie jest właśnie uczeniem się uczenia, czyli poznajemy tajniki robienia researchu, analizy literatury, przeprowadzamy rozmaite eksperymenty, wykonujemy rozmaite projekty. I to są takie momenty, w których zdobywamy to, co będzie się liczyło najbardziej w życiu. I dlatego bardzo zachęcam Was do tego, żeby właśnie aktywnie brać udział w zajęciach na uniwersytecie, niezależnie od tego, jaki kierunek wybierzecie. Aby szukać cały czas tego, co Was interesuje, tego, co ma dla Was znaczenie, co pomaga Wam
odnaleźć swoją ścieżkę w życiu, ponieważ no, zacząłem od tego, po co w ogóle studiować, jak sobie nie spieprzyć życia. Oczywiście podstawową rzeczą dla nas wszystkich jest myślenie o pieniądzach w dzisiejszym świecie i o pensji w przyszłości. Tak? Często kierujecie się pewnie wyborem kierunku pod kątem tego, jaka będzie pensja w danym zawodzie, czy jak perspektywicznie jest on na rynku pracy obecnie i właśnie czy będziecie mogli się po skończeniu takich studiów utrzymać. Niestety takie rozumienie pracy, czyli wykonywania pewnych czynności, nawet jeśli one nie mają dla nas specjalnego sensu za pieniądze, nawet wysokie pieniądze, no to jest bardzo trudna sytuacja dla naszego mózgu i nasz mózg, nasz umysł bardzo nie lubi wykonywać rzeczy, które nie mają dla niego znaczenia, które go nie interesują, które nie wzbudzają w nim entuzjazmu. I dlatego, jeśli chcecie myśleć o studiach pod kątem znalezienia pracy w przyszłości, ale też może pod kątem bycia szczęśliwym, nie wiem, czy to dla was jest istotne, ale przypuszczam, że dla nas wszystkich jest istotne, czy będziemy szczęśliwi, czy nie, to myślcie jednak o swojej przyszłości pod kątem tego, żeby robić to, co was interesuje, to, co budzi waszą ciekawość, to, co zawsze chcielibyście robić, a przy okazji zarabiać pieniądze, nie na odwrót. Bo uwierzcie mi, że niezależnie od tego, co wybierzecie, czym będziecie się zajmować, czy będzie to pisanie książek, czy będzie to praca w laboratorium, czy będzie to praca dziennikarska, czy jakakolwiek inna, jeśli będziecie kochać to, co robicie, bez problemu znajdziecie zatrudnienie, bez problemu sami dla siebie stworzycie miejsce pracy, bez problemu odnajdziecie się w tej nowej rzeczywistości, która będzie na was czekać po studiach i bez problemu utrzymacie się i zarobicie na swoje życie. I tego wam bardzo życzę w czasie podejmowania decyzji, która przed wami, aby kierować się przede wszystkim swoimi zainteresowaniami, swoimi pasjami, talentami, takimi zagadnieniami, które zawsze was interesowały i które chcielibyście rozwinąć czy zgłębić w czasie studiów, bo wtedy to będzie dla was przyjemność, a też my jako nauczyciele i osoby, które pracują na uniwersytecie i są do waszej dyspozycji, pewnie będziemy mogli dać z siebie więcej i o wiele lepiej wam pomóc. Oczywiście wszystkich z was, którzy myślą o karierze pisarskiej, może chcieliby się zmierzyć z materią słowa i zawsze to ich interesowało, zapraszam na studia sztuka pisania, to dla tych, którzy myślą o studiach licencjackich i na nowo otwarte, właśnie w tym roku nadchodzącym akademickim otwieramy kierunek twórcze pisanie, marketing wydawniczy. To będą studia magisterskie uzupełniające, na których będziemy bardzo dużo pisać, będziemy się spotykać ze specjalistami z rynku wydawniczego i będzie na pewno moc atrakcji dla wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się z zagadnieniem pisania i tworzenia książek. Dzięki i mam nadzieję do zobaczenia na Uniwersytecie Śląskim.